Kochani moi, dzisiaj druga część pochylenia się nad tajemnicą potęgi i mocy Chrztu Świętego, który jest fundamentem, na którym mamy zbudować nasze chrześcijańskie zwycięskie życie. Jeśli tych fundamentów nie zbudujemy, to nasz dom się rozleci. Nasza relacja z Bogiem rozleci się. Nasza relacja z drugim człowiekiem rozleci się. Nasza relacja z samym sobą rozleci się. Jeśli domu nie zbuduję na skalę, tą skałą jest przede wszystkim Bóg, ale w naszym chrześcijańskim życiu tą skałą jest Chrzest, to mój dom runie, a upadek jego będzie wielki. Dlatego jest tak ważne, kochani, abyśmy rozpoczęli w sposób bardzo konkretny realizowanie, przyjmowanie. Mocy i potęgi Chrztu Świętego, którą otrzymaliśmy, jak pewnie większość z nas, małe dzieci, przeprowadzone do ołtarza, gdzieś kiedyś Bóg wybrał, jeszcze przed stworzeniem świata, ten szczególny dzień dla Ciebie, ten szczególny Kościół dla Ciebie, tych szczególnych rodziców chrzestnych, tego szczególnego kapłana, aby wstąpić w głębiny Twojego serca. Aby zamieszkać w Twoim ciele, aby stał się nosicielem Boga, aby został wybrany do tej jedynej, nieprawdopodobnej rodziny Bożej, gdzie synowie i córki Boga wszechmogącego zostali zrodzeni na nowo, stworzeni na nowo z Boga. Święty Jan mówi, że to nie dokonało się ani z woli męża, ani z krwi i ciała, czyli po ludzku. Nie możemy rozpatrywać tego nowego narodzenia, tego nowego stworzenia. Zostaliśmy całkowicie na nowo stworzeni w chrzcie świętym. Dlaczego to nowe stworzenie jest tak ważne? Dlaczego tak ważne? Jest zabranie nam grzechu pierworodnego. Dlaczego ten grzech pierworodny tak mocno jest pokazywany w Biblii jako fundament wszelkich nieszczęść? Dlatego że grzech pierworodny jest tym początkowym, fundamentalnym buntem przeciwko Bogu. Jakikolwiek bunt przeciwko Bogu powoduje destrukcję naszego życia. Bunt przeciwko Bożym przykazaniom powoduje destrukcję naszego życia. Żeby zrozumieć, jak bardzo ważne jest to, o czym my mówimy, to musimy sobie uświadomić, co stało się po tym, kiedy Adam i Ewa, generacja, która została stworzona przez Boga. Aby być takim dream teamem panującym przez miłość nad całym światem, powiedzieli Bogu nie. Wyznajemy wiarę i ufamy w to, co mówi szatan, a nie w to, co to mówisz Ty, Boże. Co stało się takiego, kiedy ta pierwsza generacja ludzi powiedziała Bogu nie? Kiedy wyznali wiarę w katechezę szatana, że to szatan ma rację, a nie Bóg? Grzech pierworodny, który spowodował dosłownie całkowitą destrukcję naszej duszy, naszego ducha i naszego ciała. Do tego stopnia, że człowiek zaczął bać się Boga, zaczął wstydzić się samego siebie. Ten wstyd dosłownie został wcielony w jego ciało i zaczął żyć w nieprawdopodobnym poczuciu winy. Człowiek jest złożony z ducha. Z duszy i ciała, lęk, wstyd i poczucie winy wkodowały się w te trzy przestrzenie człowieka. Z perspektywy lęku przed Bogiem. Pamiętacie, że Adam i Ewa ukryli się w krzakach. Bóg przychodzi do nich, ten sam Bóg, który takich kocha, przecież stworzył ich z największej miłości. On nigdy jest, on zawsze jest niezmienny. Nigdy nie przestał ich kochać. Jego miłość jest zawsze nieskończona. Adamie, Ewo, gdzie jesteś? Ukryliśmy się w krzakach. Przestraszyliśmy się ciebie. To jest pierwszy skutek, konsekwencja grzechu. Lęk przed Bogiem. Przestraszyliśmy się ciebie. Od tego momentu mamy zafałszowany obraz Boga. Bóg wydaje nam się kimś, kto tylko czyha na to, abyśmy zostali ukarani, jeśli przy, przewiniemy. Jeśli w jakikolwiek sposób uczynimy coś, co jest wbrew Jego przykazaniom, kara, lęk, Bóg boi się Ciebie. A potem wstyd, ponieważ mieli ciała piękne, nie wstydzili się siebie. Po grzechu zaczynamy się siebie wstydzić, zaczynamy wstydzić się naszych ciał. To jest jeszcze o wiele głębsze, ponieważ ten wstyd jest jakby wcielony w nasze ciało. Myślę, że wstyd jest jednym z najbardziej paraliżujących uczuć, jakie mamy w nas. One są dosłownie wcielone. Wstydzimy się tego, jak wyglądamy. Wstydzimy się tego, że nie mamy czegoś, co mają inni, że nie jesteśmy tak uzdolnieni, że nie potrafimy zrobić tego. Wstydzimy się, że nie jesteśmy, nie wiem, wykształceni, że nie mamy tyle pieniędzy, że mieszkamy w takim a w takim domu, że mamy taką a taką rodzinę. Wstyd. Wstyd, który jest dosłownie wcielony w nasze ciało. Dlatego musieli sobie. Okryć ciała, które po grzechu byłem wcielonym wstydem, okryć gałęziami, bo zaczęli się siebie wstydzić. I to poczucie winy, nieznośne, nieprawdopodobne. Nie mogę znieść tego, jaki jestem, przez to, co zrobiłem. Adamie, czyś byś zjadł owoc drzewa zakazanego, z którego zakazałem jeść? To nie ja! To kobieta, którą postawiłeś przy mnie, to ona mnie skusiła, to przez nią, to jej wina. Adam nie może znieść poczucia winy z powodu tego, co zrobił. Niewiasta mówi: To nie ja, to wąż, którego postawiłeś tutaj, to wąż, który się pojawił w raju, to wąż, którego dopuściłeś. To jego wina. <laughs> to on mnie zwiódł. Poczucie winy nie do zniesienia. Znacie to bardzo dobrze z waszego życia: lęk, wstyd, poczucie winy. Jeśli są to przestrzenie w nas, które dosłownie generują sposób naszego myślenia o Bogu, o drugim człowieku, o samym sobie, z tej perspektywy mamy piekło w domu, piekło w sercu, piekło w relacjach. Z tej perspektywy nie możemy absolutnie rozwinąć się w tym życiu, które Bóg nam zaplanował. Jeśli żyjesz w lęku, we wstydzie i poczuciu winy, w paraliżujących uczuciach, w paraliżujących przestrzeniach Twojego wnętrza, Twojego serca, nie będziesz mógł wejść w ten potencjał, w to przeznaczenie, w tą misję, którą Bóg dla Ciebie przygotował. Bóg już nie mógł na to patrzeć. Bóg już nie mógł znieść tego, że my nie możemy Jego znieść, że nie możemy znieść samych siebie. Że nie możemy znieść drugiego człowieka. Jego Syn Jezus Chrystus przychodzi na tą planetę, przychodzi do naszego świata, poślubia nas w naszym człowieczeństwie i dokonuje nieprawdopodobnej przemiany w dziele krzyża i w zmartwychwstaniu i w zesłaniu Ducha Świętego. I Chrzest Święty jest. Zniszczeniem starego człowieka, który jest w grzechu pierworodnym, który jest pełen skutków i konsekwencji grzechu pierworodnego, jest zniszczeniem lęku przed Bogiem, tego paraliżującego wstydu wcielonego w nasze ciało i tego okropnego poczucia winy z powodu tego, co zrobiłem. Dlatego Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego musiał umrzeć. Czasami, kiedy rozważamy prawdy naszej wiary, to możemy zastanowić się nad tym, dlaczego jest napisane, że Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. No dokładnie, kiedy otwieramy Biblię, dokładnie to widzimy. Kiedy widzimy Jezusa Chrystusa, który wypełnia tą prawdę, Stajemy oszołomieni, o czym ta prawda wiary mówi. Zapłatą za grzech jest śmierć, karą za grzech jest śmierć. I Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i przyjął karę, którą jest śmierć aby dać nam wszystko to, co należy się Jemu, Synowi Bożemu. Tak należy rozumieć Boże miłosierdzie i Bożą sprawiedliwość, że Jezus Chrystus przyjął wszystkie skutki i konsekwencje naszych grzechów, i złamał moc grzechu na drzewie krzyża, i przyjął karę za grzech, jaką jest śmierć. Aby dać nam całe dobro w swoim miłosierdziu, tyle należy się jemu, jako Synowi Bożemu. I dał nam Ducha Świętego, który przyszedł, aby uczynić z nas nowe stworzenie, aby uczynić z nas dzieci Boga, Boga wszechmogącego, umiłowane dzieci Boga, które są powołane do zupełnie nowego, niesamowitego życia, ponadnaturalnego. My naprawdę jesteśmy nową generacją ludzi, którzy zostali przez Wszczepienie w Chrystusa, zjednoczenie z Chrystusem uczestniczymy w naturze boskiej. To jest nieprawdopodobne. Ich chrzest jest niczym innym, jak zniszczeniem starego człowieka, śmiercią stałego, starego człowieka, zniszczeniem tego wszystkiego, co uczynił grzech pierworodny, złamaniem mocy, lęku przed Bogiem. Wstydu na samego siebie i tego potwornego poczucia winy, który jest nie do zniesienia. I wielu z nas, kochani moi, nie rozumiejąc tego, nie może przyjąć mocy i potęgi chrztu Świętego, który dokonał się w Tobie. Razem z Chrystusem umarliśmy i razem z Chrystusem z martwych wstaliśmy. To jest niesamowite, że każdego z nas w Chrzcie Świętym Bóg wszczepił w siebie we wszystkie wydarzenia, które przeszedł. Wszczepił, zjednoczył ze swoją śmiercią, zjednoczył ze swoim zmartwychwstaniem, zjednoczył ze swoim w niebo wstąpieniem i zjednoczył ze słaniem Ducha Świętego. Wszystko uczynił z Jezusem. W Szcie świętym dla nas. My jesteśmy wszczepieni w Boga. Otrzymaliśmy wszczepienie w Jego boską naturę. Nie musimy bać się powiedzieć, że od Dnia Chrztu Świętego jesteśmy małymi bogami mówię to w takim oto rozumieniu przez małe B że otrzymaliśmy. Moc przebóstwienia, bo tylko ten, który jest wszczepiony w Boga, zjednoczony z Bogiem, może uczestniczyć w boskim życiu. Nie tylko po śmierci, ale już tu na Ziemi. Kochani, chciałbym teraz, żebyśmy weszli w szczegóły naszego chrztu. One są bardzo ważne. Mówiliśmy wczoraj o tym, że my mamy inną tożsamość. Że nie możemy utożsamiać siebie z tym, co robimy, tylko utożsamiać siebie z tym, kim jesteśmy. Bardzo często ludzie mówią: Ja jestem mechanikiem samochodowym, ja jestem sekretarką, ja jestem samochodem, ja jestem strażakiem. To nie jest twoja tożsamość. To, co robisz, nie stanowi tego, kim jesteś. Możesz być sekretarką przez 5 minut albo przez 10 lat. I potem możesz robić tysiąc innych rzeczy. To nie stanowi Twojej tożsamości. Twoją tożsamością nie jest bycie człowiekiem. Twoją tożsamością nie są Twoje tytuły, wykształcenie, wielkość Twojego konta. Nie stanowią Twojej tożsamości, kim jesteś. Twoją tożsamością jest bycie synem, córką Boga Wszechmogącego. Umiłowaną córką Boga Wszechmogącego, umiłowanym synem Boga Wszechmogącego. Na dobrą sprawę, tak powinniśmy się przedstawiać: Jestem Dominik, umiłowany syn Boga, jestem Agnieszka, umiłowana córka Boga. To jest nasza tożsamość. Ta tożsamość jest tak ważna, że jeśli nie zakorzenimy się w niej, nie zakorzenimy się w tej miłości, o której mówiłem wczoraj na kazaniu, to stracimy wszystko. To nie rozwiniemy się dalej w mocy i potędze Chrztu Świętego. Zobaczcie, dlaczego święty Jan przetrwał próbę krzyża, nie uciekł jak wszyscy inni, ze strachu, z lęku, a potem z poczucia winy nie mogli sobie wybaczyć. Dopiero przyszedł Duch Święty na postołów i zabrał im ten lęk, wstyd, poczucie winy. Jeden tylko przetrwał próbę krzyża. Jan, umiłowany uczeń. On tak zakorzenił się w miłości Jezusa, że nawet pisząc Ewangelię nie wymienia swojego imienia, a mówi: Umiłowany uczeń. Umiłowany uczeń to jest nasza tożsamość. Umiłowany, umiłowana. Kochany, kochana. Pierwszą rzeczą, którą dokonujemy w Chrzcie Świętym, jako przygotowanie, jest oczywiście nadanie imienia. Pamiętacie, mówiliśmy wczoraj, że Bóg, dając nam nową tożsamość, daje nowe imię. Zobaczcie, że kiedy Abraham otrzymuje. To niesamowite powołanie od Boga. Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swój komfort, weź swoją rodzinę i zapraszam cię na przygodę w nieznane. Będziesz ojcem wielu narodów. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. Co? Mówi ten człowiek? Starzec? Ja nie mam nawet dziecka. Jednego dziecka, a mam mieć dzieci tyle co gwiazd na niebie? Chodź, zaufaj. Zostaw swój dom, zostaw swoją strefę komfortu, i pójdź ze mną w nieznany, zaryzykuj, a zobaczysz, co się stanie w Twoim życiu. I Abraham idzie. I kiedy dokonuje się ta szczególna ofiara Abrahama, kiedy dokonuje się ta przemiana w jego życiu, Bóg mówi nie będziesz już się nazywał Abram, ale Abraham. I Abraham stał się Ojcem sprawiedliwych, ojcem wiary wszystkich, którzy wierzą w Boga. się sobie o Piotrze. Szymon, rybak, ustanowię cię rybakami ludzi. Panie, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Ty jesteś Chrystusem. Piotrze, mówi Jezus, nie objawiło ci to. Twoja krew, twoje ciało, czy twój rozum. Ale objawił ci to mój ojciec, oto powiadam ci. Od tej chwili zmieniam twoje imię. Będziesz nazywał się Kefa, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Od czego zaczyna się życie imieniem danym przez Boga od momentu wyznania człowieka który wyznaje jesteś moim Bogiem Piotr mówi Panie jesteś mesjaszem synem Boga żywego tym który miał przyjść i wtedy Bóg nadaje nowe imię